Siema, z tej strony El Ambasadore, Wy jesteście moimi zajebistymi widzami i dziś przygotowałem dla Was drugi update, w którym opowiem o moich planach na nadchodzący miesiąc. Zaczynamy! Jak dobrze wiecie, w połowie grudnia razem z Radolfem i Krzakiem nagrałem pilotażowy odcinek naszego kanapowego show BYOG, a raczej BIOG. Zachęceni pozytywnymi komentarzami, za które oczywiście dziękuję, zdecydowaliśmy, że będą powstawać kolejne odcinki. Druga odsłona BIOGa powinna pojawić się w pierwszej połowie stycznia, ale po tym czasie odcinki będą nagrywane już co tydzień. Po opublikowaniu kilku DM pojawiły się z Waszej strony pytania, czy będę nagrywał regularne serie. Co prawda pierwotnie nie miałem tego w planach, ale zdecydowałem, że warto spróbować i już w styczniu powinny wystartować 2, może 3 serie. Na razie nie chcę zdradzać zbyt wielu szczegółów, ale myślę, że gry, które mam zamiar ogrywać, mają sporą liczbę fanów wśród moich zajebistych widzów. Wiem, że znakomita większość z Was zdecydowała się zasubskrybować mój kanał po obejrzeniu analizy pierwszego trailera GTA V. Mam dla Was dobrą wiadomość. Analizy kolejnych trailerów GTA V na pewno pojawią się na moim kanale. To samo tyczy się zapowiedzi innych gier. Na koniec zapowiedź kolejnego projektu, który kryje się za skrótem AD. W przeciągu kilku następnych dni opublikuję serię poradników wideo, w których pokażę, jak zdobyć niektóre achievementy w Bulletstormie. Oczywiście w przyszłości pojawią się poradniki do innych gier i mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Do mikrofonu mówił El Ambasadore, Wy byliście moimi zajebistymi widzami, a to był drugi update. Jak zwykle zachęcam do subskrybowania mojego kanału i komentowania. Przypominam też, że jestem otwarty na Wasze opinie i sugestie. Możecie znaleźć mnie również na Twitterze, Tamże oraz Xbox Live. Yo!